to jest niebywałe w sumie. Ekologia, wszyscy mówią, że trzeba ekologicznie funkcjonować, wyłączać samochody, jak stoimy w korku, na światłach i tak dalej. A tu zobaczcie sobie, mamy, tam jest elewator. Tędy pociąg jeździ raz na rok. Ja tu mieszkam 20 lat i ani razu nie widziałem pociągu jeszcze tędy jadącego. Nigdy nie widziałem pociągu, ale jest znak stopu, tak żeby każdy przyjeżdżający samochód, a tych samochodów w ciągu roku przyjeżdża tutaj, no lekko licząc 100 tysięcy albo i więcej, żeby się zatrzymał ten samochód i żeby on musiał tutaj stracić paliwo. Jak to mówią, zatrzymanie się samochodu to jest około tyle samo paliwa traci samochód ruszający z miejsca, co po przejechaniu 10 km. 100 tysięcy aut. A wystarczyłoby, jak już naprawdę chcemy tutaj te tory kolejowe mieć, wystarczyłoby zrobić jakiś stop dla maszynisty. Niech raz w roku na tusie, na torach zatrzyma nam ten maszynista. Jest dobry widok, naprawdę go tam z daleka widać. On tu jedzie kilometr na godzinę, bo i wolniej. Niech się zatrzyma i powoli przejedzie na tamtej bramy. Po co ten znak stopu? Był taki okres, że od stycznia go nie było, tego znaku, bo te tory tam dalej idą. Tam jest druga droga, nazywa się Załęska i w tej drugiej drodze Załęskiej nie ma znaku stopu. Nie. I tamtędy jest normalny ruch samochodowy, ale tutaj ktoś dał ten znak stopu, chyba tylko po to, żeby policja mogła tutaj stojąc łapać ludzi, którzy z tego stopu nie korzystają. Znak stopu, który po pierwsze uczy, że nie ma co się zatrzymywać, ponieważ tory są nieużywane albo używane bardzo, bardzo rzadko, a po drugie naprawdę tracimy bardzo dużo paliwa przez ten znak stopu. Też mało to się zatrzymuje na tym stopie. Ja się zatrzymuję zawsze, inni się zatrzymują czasami, inni wcale. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli ja przez 20 lat codziennie tą drogą jeżdżąc nie widziałem ani razu tutaj pociągu jadącego do tego elewatora, ślepa uliczka, ślepe tory, to myślę, że mało kto tu zobaczył pociąg. Zresztą no te tory w zimie one są zasypane śniegiem. Teraz zobaczcie, one są zardzewiałe kompletnie. Nic tutaj nie widać, żadnych śladów kół. No nie ma drzew rosnących na tych torach jeszcze. Kolejny samochód jedzie, nie będę pokazywał wam tego samochodu, ale zobaczcie, pełna prędkość przejechania, no bo kto reaguje na chory, postawiony znak stopu? Rzeszów, boczna, równoległa do autostrady, ulica Załęska. Wiem, tak, teraz oczywiście tutaj policja się zjawi i będzie policja łapała za ten znak stop, tak, znaku stopu. To jest moja wina, a nie, że ktoś przyjdzie z Urzędu Miasta Rzeszowa i powie, panowie, faktycznie ten znak jest nic nie warty i trzeba go zlikwidować. Także myślę, że naprawdę warto go zlikwidować, bo on daje dużo więcej negatywów niż pozytywów. Kolejny samochód jedzie i kolejny samochód oczywiście nie wykona stopu. Nie wykonał. Widzi, że filmuje i ten wykonał, albo faktycznie on wykonuje ten znak stopu. Zdenerwowałem się, ale to nie dlatego, tylko po prostu jako obywatel uważam, że wszystko ma swoje granice rozsądku i powinno się, powinno już tu być mądre. I myślę, że naprawdę ten pociąg jadący raz do roku mógłby tutaj się zatrzymać i powoluteńku przejechać przez tą drogę, żeby było bezpiecznie, a nie zmuszać 100 tysięcy aut do zatrzymywania się i tracenia ogromnej ilości paliwa.